Już się datacie, mój kolejny odcinek. Dzisiaj gramy w Minecraft. Jestem na wersji 1.0. Dziś będę budował na trybie kreatywnym domek z wszystkich bloków. Dom po prostu piszę, tworzę nowy świat, generowanie. Jeśli film wam się spodoba, zalajkujcie, komentujcie, subskrybujcie mój kanał. Tylko 30 subskrybentów. Jestem już w grze, tylko że właśnie. I mam, to są wszystkie bloki do dyspozycji. W sumie trochę dużo, zbuduję dom, ale nie wiem, czy tutaj? Nie. Zbuduję dom pod wodą. Jest gąbka, tak dziwnie wygląda, ale jest gąbka. Budujemy po prostu bazę pod wodą. Nie wiem, jak to będzie. I teraz zobaczymy w ogóle, jakie tu są mniej więcej takie. Są jakieś szybki, chesty, TNT, bookshelfy, takie te. Tylko ja bym chciał. Pressure plate'y są. Ja bym chciał. Nie ma potek. W sumie to nie to dziwne. A jest coś, co by świeciło? No chyba też nic zbytnio. Trudno, robimy to bez. Tylko że ja nie wiem, czy ja coś w ogóle nie to widzę, coś tam. Ale budujemy. Może wiem, że wy mało co widzicie, ale buduję właśnie dom pod wodą. Później to wszystko wysuszymy, takie te. Ledwo co i tak widzę. Ostatnio, jak nie oglądaliście, jest. A nie, w sumie tego nie wstawiałam. Ale w sumie mogę wstawić. Też był odcinek na 1.0. Jak chcecie, to wstawię. To może zaraz później. Czy tu będzie baza? Czy na takiej pozycji? Teraz tu, nie wiem, ile to jest bloków. Na razie to może wszystko zabuduję. Po prostu będzie łatwiej. Trochę mi to zajmie. Jak postawię te gąbki, to. A nie, bo gąbki nie chłoną tutaj, tak? Nie, to fajnie. Craftingu. Crafting, crafting, jest crafting. Czyli gąbki nie chłoną wody. Dobra. Teraz kolejne pytanie. Jak ja chcę wysuszyć tą wodę? Skoro wiem, że nie ma wiaderek. To może nie, inaczej jeszcze. Ja nie zrobię tego pod wodą, zrobię tego na wodzie. Tak będzie lepiej. Tylko i tak muszę jakieś tu fundamenty czy coś. Bo gąbka nie chłonie wody. Chyba, że coś mi nie wychodzi. I co? Wiader też nic nie ma. Więc czym ja mam to zrobić? Niczym. Nie mogę nic z tym zrobić. Po prostu mogę to. A dobra, nie będę żadne tu filarów robić czy coś. Po prostu do góry nad wodą to będzie. To ja tracę czas innym sposobem. Będzie baza na wodzie. Tyle. Może innym razem zbuduję się pod wodą. Jak będę miał czas. Dobra, takie to może za duże. Ale takie, o. Myślę, że powinno być dobrze. I sprintować też zbytnio nie można.
W sumie w ogóle nie można. Nie wiem ile, jakie to wymiary ma. Są tu jakieś półbloki? Są. Są tam slaby. Oglądałem taki film, że te stone'owe bryki, albo nie stone'owe bryki, stone'owe slaby, albo nie tylko w sumie stone'owe, są bardziej wytrzymalsze niż wszystkie w ogóle takie podobne rzeczy. Czy jak to postawię pod wodą, to będzie coś trochę przynajmniej jasne? Nie, nie będzie oczywiście. To przecież taka wersja. Więc ja bym budował z pół bloków. I tu trochę więcej miejsca. Ale budujemy, no. Pyk, pyk, pyk. Jeśli chcecie więcej budowania na innej wersji, to po prostu wpiszcie w komentarzu. A ja po prostu będę budował. Piszcie też, na której wersji chcę zbudować. A ja to zbuduję. Przynajmniej się postaram. O. I wody co? Nie ma. Teraz buduję. Oj. A jeśli nad mi nie wierzycie, to zaraz wam pokażę, na jakiej zasadzie to działa. Liście się. Coś jeszcze krzesiwo tu widziałam. Jest? Tak, jest. Dirta się. I wam pokażę, jak nie wierzycie. Bo uwierzcie po prostu, a ja pokażę wam, że to działa. Na przykład, nie wiem co to za dźwięk, zrobimy 3 na 3 na 3, takie coś, i zrobimy, przynajmniej powinno to działać, a jak nie to szkoda, chyba że to nie na tej wersji, ale ogólnie to powinno działać. I teraz tak, postawimy jedno TNT tutaj, jedno TNT tutaj, te drzewo mi tu niepotrzebne, więc się. I zobaczycie ile to bloków to niszczy. Ej. Aha, tak się gasi teraz TNT. Więc okej. Chyba że się nie da podpalić TNT na szkół. To jak ja mam coś wybuchowego zrobić? Czym ja bym mógł to podpalić? Krzesiwem. Chyba że tak. Nie. Nie wiem jak to. Nie, dobra, nie pokazuję wam, bo to zajmie. Ale uwierzcie mi na słowo, że tak jest. Ale budujmy. Jeśli nie, to po prostu spróbuję na jakiejś innej wersji kiedyś. A na razie tak. Takie gdzieś wysokości. Może jeszcze. Ej, nie mogę tu. W sumie, dobra, nie będziemy się z tym bawić. Jeśli chcecie, żebym wam to pokazał, jak to działa, to po prostu piszcie w komentarzach, że chcecie zobaczyć, a ja po prostu wam to którymś razem pokażę. Tylko pamiętajcie, przypomnijcie mi, bo ja raczej nie zapamiętam. Bazę zrobimy z bryków, z
wspomniałam, że umiem latać. Znaczy umiem, to jak na kreatywnym jestem, to umiem. Umiem. Ale tak to po prostu zapomniałam, że mogę latać. Że umiem, to wiedziałam, ale że mogę to... Dobra, nie będę tego komplikować, bo pewnie już nic nie rozumiecie. Co budujmy? Ale dach muszę zrobić z tego, bo schodów chyba nie ma. No takie są, to powinny być inne. No, są. Dobra, wezmę wóz. Będę tym się bawił. Wiem, jak to wygląda, jak jakiś kloc mały po prostu. To postawię tu. Może najpierw tak. Ciemno mi się nie zrobi, chociaż w sumie jedna rzecz. A no, nie mogę pisać nic, dobra. To już nieważne. Z każdej strony to zrobiłem? Oczywiście, że nie. Tu nie. Nie to. Chyba z każdej strony tak zrobione. Tyle jest. Tu może jeszcze. O! Ej, co jest? Jakby mnie to pnęło. Wiecie co? Ja może zrobię łóżko, z dzień się zrobi. Zrobię łóżko, postawię łóżko. Jeśli tu w ogóle łóżko jest, jest. Albo nie mogę na tym ustawić. Co, będę spał? Będę. Na razie tu postawmy. A my budujemy dalej. Ogólnie to jestem czarny. Dopiero teraz to zobaczyłem. Nie wiem, ile ten film trwa. Ja to chciałam. A w ogóle to wy nic nie widzicie? O, ciekawe. Dobrze, że zobaczyłem. Dobra, teraz widzicie. Światłość. Może przez to, że pokazywałam, nie wiem, jakoś wam te wcześniejsze rzeczy. Nie wiem. Pyk, pyk, tu nie. Nie to. Chwila. Bo coś mi tu się nie zgadza. To powinno być tak chyba.
Nie, znowu ten sam, chyba nawet te same, nawet chyba schodki zniszczyłem. No co mi jest? Ktoś tu się kilka razy klika, a ja będę niszczyć bloki. Na tym skończy się ten film, serio. Dobra, tak budujemy, to mi niepotrzebne, ale budujemy dalej. Tu postawione, postawione. Dobra, nie będę sprawdzał najwyżej później. Pyk. Zobaczymy, ile mi zajmie budowa. Dobra, powiedzmy, że to jest dom. Cały z cegieł. Ale nie od razu, żebym zbudowany. Trzeba też takie fundamenty. Mogą zbudować normalny dom z desek. To nie, musiałam jakoś z bryków kombinować. Bo inaczej przecież nie mogło być. Gadam sam do siebie, serio? Takie rzeczy tylko u mnie. Nie wiem, po co ja tam to niszczyłem, ale nie mogę coś do zgody dojść. O, teraz powinno być zaraz. I tak budujemy. A to zrobimy już w tym sposobem. Dobra, jest gites. Dobra, robimy ściany. Te torcze mi niepotrzebne. Z czego by tu zbudować? Wiem, nie to chciałam. Albo ja... tego inaczej nie mogę zrobić. Trzeba będzie też jakieś wejście tu. Więc teraz to ogarnę. Chwila, liczę teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dobra. Czyli na... 3, 4, 5, tu. Bo nie da się na górze, dobra. To zrobimy takie. Jest mostek. Trochę taki dziwny, ale jest. Pyk, pyk, jest mostek. No i kozacko, tu będzie wejście. Te drzwi gdzieś tu były, pamiętam. Są. A bo to jest... Zrobimy to inaczej. Już te się zaczynają, dobra.
mi nie wyszła. Dobra. Tu będzie wejście. Ale dziwnie się buduje teraz jakoś. To jest dwa wysokości, dobra. Czyli zrobimy 2,5. Wtedy tu akurat przyjdzie. Ale wyliczenia. O. Tu będą drzwi. Dziwnie się to jakoś stawia. Co ja robię? Dobra, nie kombinujmy tak. A tu nie mogę postawić. To jest pół blok. Dobra, zrobimy, bo nie wiem po co ja to. Tu będą drzwi. Tu będę, czyli tu mogę chyba zasłonić. Tu będę wchodził przez drzwi, dobra, wymierzone. Czego teraz użyć? Dobra, tu damy szkło. Nie wiem, takie coś, żeby to trochę wyglądało jakoś nie. Nie, to brzydko. Dobra, tak może zostać. Nie wiem, ile to ja będę czasu budować, ale teraz już nie będę kombinował zbytnio. Ja jakoś ostatnio odkryłem właśnie, że lubię jakoś kombinować, że takie to postawię, a to najmniej potrzebne się okazuje. Otwory nie wejdą, nie wejdą. No i tyle. Co to zostawmy. Gdzieś tu łóżko było, no. O tu. Jest dzień, a my nie będziemy już przedłużać. Po co ja z tych pół bloków to robię? Tu będzie miejsce na łóżko. O! No kompletnie, jak śpiwór jakiś. Nie wiem, po co mi to? Ale takie coś tu zrobimy, żeby to jakoś wyglądało. Szyb mi się w sumie nie opłaca.
Tak, lepiej. One jakoś szyb nie będę używać. Nie wiem czemu coś mi się stało, ale... No i tak wygląda dobrze według mnie. Będzie może trochę ciemniej, ale trudno się mówi. Teraz tu była gdzieś pochodnia. O, jest git. Teraz tylko może nie wiem takie co... albo nie mogę na... To już mnie trochę irytuje. Dobra, i co by tu jeszcze? Nie wiem, co jeszcze. Co ja tu mogę zrobić? Nie mam dla tego pomysłu. Zrobimy te podstawowe rzeczy. Czyli to... piecyk. Możemy sobie muzyczkę. Albo takie też. Tu na płyty. Płyty weźmiemy. Jakieś. Biorę co drugą. I zostaw. Też skrzynka gdzieś, o tu właśnie. Tylko u mnie, latające skrzynki. Polecam. Czemu ja tu nie mogę tego? A tu serio trzeba było mieć dwa odstępu, żeby coś postawić. Według mnie dziwne. Ale okej. I tu. Albo wiem, w ogóle. Zaszalejmy. Tu będzie tak. Tu będzie tak. Nie to. Dobra, i to zostawmy, a jeśli chodzi o to... To mi się podobało. O, ta może być. To efekt trochę taka dziwna, ale może być. Nie to chciałam zrobić. Tu to postawimy do końca, tu to do końca. A co będziemy przesadzać? Jaka muzyka?
aż sobie podgłośnię ją. Dobra, koniec tej muzyki. Stop it! Nie chcę. Dobra, zostawmy już to. Poniosło mnie. Co tu jeszcze by zrobić? Dobra, co mi szkodzi. Nie, tamta piosenka była dobra jako jedyna. Tam to zostawmy. Gdzie ta płyta? Tu. To ta była. Ta musi zostać, bo ta była dobra. Melochi. Dobra, wiecie co? A nie, bo w sumie i tak nie wezmę tamtego. Dobrze. Popracujmy. No, proszę. Serio. Dobra, jakaś inna muzyka. O to. Co to za dzwony kościelne? No, no. Taka do spania. Chirp jakiś. No, taka z... No taka, nawet. No i tak fajna była.
I am vampire. Spoczywać w pokoju. Coś mi nie łóżko nie działa. Cichnij. Coś mi łóżko nie działa. Halo. Serio, łóżko mi nie działa. A, było tak dobrze. Ale czemu mi nie działasz? Łóżko mi nie działa. Teraz fajny szum słyszycie, wiecie? Mogę na tym spać? Nie. O, właśnie. No, a na dzisiaj to by było tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Nara, widzowie, pa, pa.